Miałaś przepiękne zaręczyny w Rzymie. No to teraz nasuwa się pytanie, czy jak już to troszeczkę wszystko wróci do normalności, to planujecie następny krok, czyli na przykład ślub? Oj, wiesz co, nie wiem, to się okaże. My wielokrotnie rozmawiamy na ten temat, to jest na pewno przyjemny bardzo temat, bo no nie ukrywajmy, każda kobieta też w jakiś sposób chce być, no nie wiem, mieć takie poczucie bezpieczeństwa. Ale jakby to nie jest aż do takiego stopnia, że my się śpieszymy, że już, bo nie wiem, bo się zaręczyliśmy, to ma to nastąpić w tym momencie. Nie wiem, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, czy to będzie spontaniczne, czy też gdzieś wyjedziemy, nikt nie będzie wiedział i po prostu zrobimy taki krok tylko dla siebie, bo my jesteśmy dla siebie, nie dla kogoś. I to jest chyba najważniejsze. A jak się potoczy, życie pokaże. Ty masz niestandardowe stylizacje, przepiękne. Wyobrażałaś sobie już na przykład jakoś swoją suknię ślubną? Oczywiście, że tak. Ja ją mam cały czas w głowie. Na pewno byłaby krótka, bo moją cechą tutaj charakteru i wszystkiego i mojej kobiecości są moje nogi. Więc ja uwielbiam je odsłaniać, mój Krzyś uwielbia, jak je odsłaniam, więc ewentualnie jakiś ogonek z tyłu. Zresztą mam nawet taką sukienkę jedną, w której wystąpiłam w Nogowie, pamiętam, którą szyła mi Ania Cichosz oczywiście. Była taka biała, przepiękna i nawet jak ja tak wpatrzyłam na siebie w tej sukience, to mówię, Boże, w takiej sukni można by było wziąć ślub na plaży po prostu, w takiej pięknej scenerii. Więc któż to wie, może właśnie odświeżę i kiedyś w niej stanę do ślubnego kobierca. Hej kochani, z tej strony Madzia z zespołu Piękni Młodzi. Zachęcam do subskrybowania Jastrzą Post. Bądźcie z nami, tam najlepsze wywiady, między innymi również moje. Także śmiało, zapraszam.